poniedziałek 15 sierpnia odbył się w Istebnej drugi piknik wojskowy. Nie zabrakło mszy świętej w intencji ojczyzny, przemarszu ze 100-metrową flagą narodową oraz prezentacji sprzętu wojskowego i koncertów patriotycznych. Ułożono także wojskową szachownicę w istebniańskich strojach regionalnych. Mało, że piknik wojskowy, tuż jeszcze Matki Boskiej Zielnej, także jeszcze 102. rocznica Bitwy Warszawskiej. Także wszystko się skumulowało przy pięknej pogodzie w Istebnej. Mnóstwo sprzętu wojskowego, stanowisk promocyjnych, także mamy tu naprawdę wiele, wiele atrakcji świetnych. I jeszcze nas czeka koncert Orkiestry Wojskowej z Krakowa, który też był przepiękny w listopadzie, no ale było zimno, także każdy już był taki zmarznięty, a dzisiaj po prostu mamy przepiękną pogodę, ludzi mnóstwo, dopisało. No i to jest nasz sukces przede wszystkim. Nacie są nowe wozy, ta wyrzutnia langusta choćby, także to jest nowość, hamery, kłady, takie rzeczy były. Oczywiście nasze i OSP, i GOPR, i policja, to są nasi stali bywalcy i zawsze nam pomagają w organizacji, ale to fakt, już było łatwiej, bo jest to drugie wydarzenie. Przy pierwszym był taki stres, jak to wszystko poukładać, żeby było bezpiecznie przede wszystkim, no bo to są ogromne maszyny, ogromne sprzęty, ale cieszymy się, że udało się to zorganizować. Bo po uroczystej mszy świętej w Istebnej w kościele znowu był przemarsz z tą 100-metrową flagą, tak jak w listopadzie, ale dodatkowo nowością jeszcze było stworzenie szachownicy wojskowej, właśnie dla upamiętnienia tych lotników, bo to jest symbol sił powietrznych. Cztery pola z przepięknymi parasolkami biało-czerwonymi, no po prostu wyszło to pięknie. Ci ludzie, co zeszli z flagą, a było ich mnóstwo, plus jeszcze turyści, tu co już byli na miejscu, utworzyła się szachownica, przepięknie to wyglądało. I moi drodzy, jest to święto Wojska Polskiego, w związku z tym ja bardzo serdecznie wszystkim tutaj obecnym żołnierzom pragnę podziękować za trud, za służbę, za to, że jesteście wierni naszej ojczyźnie, że strzeżecie jej granic. Dzięki waszej pracy, waszej ofiarności, to właśnie dzisiaj my możemy czuć się bezpiecznie. I Polska Rzeczpospolita jest Rzeczpospolitą wolną. To trzeba dzisiaj szczególnie mocno podkreślić. Czasy są bardzo niespokojne. Wiemy, co się dzieje u naszych wschodnich sąsiadów. Daj Boże, aby czym prędzej zakończyła się ta wojna na Ukrainie. I myślę, że trzeba też również powiedzieć, aby do nas, do naszego kraju, nigdy to zagrożenie nie dotarło. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.